Hiszpania remisując w dwóch, przegrywając jeden mecz. Tutaj przy Bogumińskiej ta jedyna porażka w sezonie. Jeden punkt mniej, ale jedno spotkanie rozegrane więcej. Zaczynamy. Odra Stal. Dzierbicki w trudnej sytuacji wpuścił tę piłkę w kozioł. Przejmuje Sypek. Poszuka strzału. Jest to uderzenie celne, ale teraz zagranie na wolne pole. Złapał piłkę przed linią końcową Matusik. Świetne dośrodkowanie. Strzał głową, ale piłka mija. Ale ten strzał głową, on mógł być lepszy. On powinien przynajmniej być celny. Znowu świetna praca Michała Sypka. Kowal! Ale ma wszystko pod kontrolą. Czy porażki, ależ teraz ograł Matusik Gacia. Dośrodkowanie spod linii końcowej. Przyjął Sypek, uderzył, ale nie najlepiej. Broni Antkowiak, natomiast Jakuba. O tym za moment, bo teraz Pawlo Kowal w polu karnym. Odry! Gol! Ależ bomba! Nie dał rady Michał Antkowiak. 26. minuta. Odra Stal 0-1. Ustawionych w strefie, reszta w kryciu indywidualnym. Odra na dalszy słupek, zamyka Dzierbicki, dobra wrzutka, skoczył Wiśniewski, uderzył obok bramki. Nie było tam spalonego, zgrał Kowal, Czajkowski, Sypek, jeszcze raz Czajkowski. Wiedzieć, teraz Kamil Ograbek, ma dużo miejsca, zerka w pole karne, dośrodkowanie, zamyka Matusik, Matusik przełożył na prawą, przeniósł piłkę ponad poprzeczkę, odległość bardzo bliska. Sypek, dobre dośrodkowanie, Lechowicz na górną siatkę. Spada futbol Kuriata. Michał Kuriata na pozycji defensywnego pomocnika. No. Który Wodzisław. Mielczarek zgrał głową Czajkowskiemu. To plasowane uderzenie Kamila Ograbką zagra tam, gdzie grał do przerwy Musiolik. Natomiast cofnięty zostanie na prawej stronie Węglosz do obrony, a i to może dośrodkowanie z piłki stojącej. Wodecki na pole karne. Krzyżok strącił głową, ale nie trafił w światło bramki. 184 cm. Kolejny stały fragment gry dla Odry. Dzierbicki i nikt nie zamknął tej akcji od bramki. Nie obrócił się Węglosz, ale nadrobił zaległości. Nie, Matusik przy piłce wykłada partnerowi. Przenosi piłkę ponad poprzeczkę. Uczniowskiego klubu sportowego Ruch Chorzów poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Śląsku Świętochłowice. I on w pierwszej akcji. W odbiorze głęboko na połowie rywala Lalko. Jest Borek. Borek. Borek! I broni Florczak. Piłka spada na górnej siatce. Że ten uraz nie wyeliminuje go z kolejnych minut. Wodecki dokręca do bramki. Florczak tym razem piąstkował. Nie było faulu Lenerta. Rusza Chiliński. Strzał z daleka. Odbija Florczak. Ale generuje kolejne straty. Michał Sypek w drugiej połowie, za to Wodecki i ekipa się rozkręcają. Chiliński, Tymski, Lalko znalazł właśnie napastnika z numerem 8. Chiliński przedziera się indywidualnie, wyłożył Wiśniewskiemu. Jest Białas, lewa noga, gol! Nie ma spalonego! Wykończył tę akcję Wojciech Węglosz, ale ta bramka wisiała w powietrzu. Zgubił Sebastian Rogala Wojciecha Węglosza. Nie było spalonego. Chiliński zgrał Białasowi. Białas pole karne! Nie ma gola. Dzierbicki. Strącenie głową. Krzyżok nie zdążył. Ekstra czasu. A Antkowiak błyskawicznie na Chilińskiego, ten jest w polu karnym. Chiliński! Jezus Maria! Asysta Michała Antkowiaka! Dajmy na niego... Dajmy na niego kamerę! Tam jest Michał Antkowiak, który zaliczył asystę w 92. minucie. To niech Państwo posłuchają Bogumińskiej. Matusik i Antkowiak w ręce. I to by było na tyle.
Odra Wodzisław Śląski Stalbrzeg 2-1.